Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Runda numer 7 w meczu o Mistrzostwo Świata w szachach. Niesamowite rzeczy się dzieją w tym meczu. Co rundę to mówię i dalej to podtrzymuję. Sami zaraz zobaczycie, jaka piękna partia pomiędzy tymi dwoma fantastycznymi zawodnikami. Można by powiedzieć, że mecz na przykład Carlsena z Caruaną, nie wiem czy pamiętacie, był mega nudny, tam były same remisy, dopiero się wszystko rozstrzygnęło w dogrywce, a tutaj się dzieje, moi drodzy, coś nieprawdopodobnego. Mnóstwo nerwów, mnóstwo stresu i uwaga, Nepo rozpoczął ruchem E4 i tutaj już wielkie zaskoczenie pewnie dla wszystkich kibiców na świecie. Ding zagrywa E6, obronę francuską. No cóż, tutaj prawdopodobnie maczał palce raport, bo raport gra bardzo różne rzeczy, aczkolwiek Nepo na pewno był zaskoczony tym wyborem, gdyż ja nie przypominam sobie, żeby Ding grał obronę francuską. Aczkolwiek nie sprawdzałem w bazie, ale nie kojarzę za bardzo, żeby ten debiut wybierał. D4, D5. No i tutaj Nepo prawdopodobnie nie wejdzie w główne warianty typu E5, typu skoczek na C3, wiedząc o tym, że Ding jest tutaj naprawdę pewnie bardzo dobrze na to przygotowany. I zagrywa skoczek D2. Po ruchu C5 jest skoczek F3. To są teoretyczne posunięcia, a Nepo w tych pozycjach czuje się naprawdę dobrze. Z tego co oglądałem jego wiele, wiele partii, to on w tych schematach czuje się naprawdę w takich otwartych pozycjach całkiem nieźle. Skoczek zagrał na F6, tutaj poszło bicie. Poszło bicie, nic specjalnego. Skoczek poprawił się z dwójki na F3. Goniec E7, rozwój, goniec na C4, ale nie, uwaga, nie z zamiarem zbicia skoczka, absolutnie, to jest tylko wyprowadzenie figury, ewentualnie po skoczek B6 można wrócić gońcem na D3 i też wszystko fajnie tutaj gra. Skoczek na C6 i Nepo w tym momencie zbił tego skoczka, psując strukturę pionową czarnym, ale ta pozycja jest po prostu równa, co jest już powiedzmy dużym osiągnięciem czarnych. Jest roszada po stronie Dinga i Hetman E2. Standardowe ruchy, Hetman E2 schodzi tutaj z opcji wymiany. Może goniec D3, może Hetman E4, próba mata, ale to też inaczej można się rozwijać. Zaraz będzie wszystko tutaj w partii pokazane. Goniec na B7, goniec na D3 właśnie. Hetman C7 to są też standardowe posunięcia. Nie puszczamy tutaj gońca, ewentualnie skoczek może wejść, no ale też Hetman zwalnia miejsce dla wieży. To są wszystko normalne rzeczy, ewentualnie też C5 można próbować grać i C4 w przyszłości. Hetman zagrywa na E4, zobaczcie, chce tutaj dać mata. Skoczek wraca na F6 z opcją i atakującą, i obronną. Hetman H4. Zwróćmy uwagę, Nepo zrobił fajną przyczajkę na polu H7. Pewnie wielu z nas w tej sytuacji czarnymi by się trochę obawiało, no bo jak sobie spojrzymy na gońca, który strzela w tę stronę, również drugi goniec i skoczek jest w gotowości, żeby wejść do akcji razem z hetmanem, mogłoby się tutaj zrobić gorąco, ale moi drodzy, Ding zachowuje naprawdę zimną krew, ale też bardzo dobrze liczy warianty, więc grając C5, wie, że tutaj wszystko póki co jeszcze gra. Goniec zagrywa na F4, hetman B6 ze strony czarnych, skoczek na E5. Taki ruch skoczkiem jest bardzo standardowy. On po prostu w centrum stoi bardzo dobrze i warto takiego skoczka tutaj trzymać. Wiadomo, że tutaj też groziło bicie. Bicie na B2 w ogóle jest bardzo słabe, przegrywające wręcz, bo jest wieża AB1, więc pamiętajmy o takich rzeczach, żeby nie kusić się na takie pionki za często. Wieża AD8. W tym momencie, zobaczcie, Ding myślał no 15 minut i zagrał wieża AD8 i to jest najlepszy ruch w pozycji. Ideą tego posunięcia, no raz, że jest wyprowadzenie figury, dwa, że ta wieża dobrze będzie działała na czwartej linii. Za chwilę zobaczycie dlaczego. Otóż wieża zagrała z A na E1 i posunięcie G6 ze strony Dinga. Jest to ruch jak najbardziej ok. Tutaj można byłoby się też pokusić o zagranie ruchu goniec A6 z próbą wymiany tego gońca. To byłaby czarnymi bardzo dobra wymiana, bo goniec D3 jest silną figurą. Jest posunięcie G6, goniec zagrał na G5 i Ding właśnie tutaj zagrywa najlepszy ruch, wieża D4, utrzymując cały czas tę pozycję w takim równym charakterze, ale bardzo dynamicznym. Hetman zagrywa na H3 i hetman C7. Ten ruch jest po to, żeby spróbować zagrać C4. Zresztą hetman tutaj też oczywiście spogląda sobie fajnie na skoczka. Jest posunięcie B3 ze strony białych
I w tym momencie tutaj Ding, zobaczcie też jaki czas jest zawodników, pozycja równiuteńka, aczkolwiek to nie jest taka typowa równa pozycja dla ludzkiego oka, tak bym to ujął. Tutaj Ding zastanowił się troszeczkę i zagrał skoczek na H5. No powiem szczerze, trzeba mieć tutaj bardzo wszystko dobrze przeliczone, żeby zagrywać tego typu ruchy, ale to posunięcie jest dobre. Dlatego, że to troszeczkę upraszcza grę. W tej sytuacji, jeżeli tutaj nastąpiłoby bicie na E7 i hetman by odbił, no to grozi taki ruch jak skoczek F4 i dlatego po zagraniu przykładowo hetman E3 ten skoczek mógłby wleźć na F4 i mogą być problemy. Znaczy, to nie jest przegra na białych absolutnie, ale można by powiedzieć, że czarne zaczynają powolutku przechwytywać inicjatywę. Tak nie poszło. Mianowicie białe zagrały F4. I teraz, moi drodzy, Ding zagrywa goniec D6. Oczywiście pamiętajmy, że nie możemy zagrać F6, dlatego że po tym ruchu tutaj hetman wjeżdża z szachem, król zagrywa powiedzmy na G7 i skoczek G4. To są wtrącone posunięcia. Zobaczcie, dwie figury ciężkie atakują też gońca, więc tu białe absolutnie nie tracą żadnego materiału, więc można byłoby po tym ruchu przegrać, co się bardzo narzuca. Goniec zagrywa na D6 i w tym momencie Nepo zagrywa C3. Moi drodzy, Ding popisuje się tutaj fantastycznym zagraniem i pięknym, policzonym wariantem, ale też bym dodał do tego jeszcze świetną oceną pozycji. To się wiąże tutaj z takim, powiedzmy, znaczy tutaj bym to zsumował do tego, że to jest zawodnik 2800, można powiedzieć. Posunięcie skoczek F4. Dwa wykrzykniki tutaj daję czeskom i słusznie, bo jest to kapitalne, najlepsze posunięcie. Dlaczego ten ruch jest taki dobry? Przede wszystkim zbijamy pionka, który wzmacniał skoczka. Zwróćmy uwagę, że też wieża wisi, ale no jest atakowany hetman, zrozumiała sprawa. I tutaj dosyć to poszło forsownie. Mianowicie goniec zbił na F4 i Ding po raz kolejny wykonuje ruch z dwoma wykrzyknikami. Wieża F4. Akurat czeskom tego mi teraz nie odhaczył. Nie wiem dlaczego, ale jest to najlepsze posunięcie, czyli poświęcenie jakości. Goniec zbija na E5 i zwróćmy uwagę, że w tym momencie czarne mają jakość mniej. Faktycznie tak jest. A jeszcze po wieżach H4 możemy stwierdzić, hoho, tutaj nas jeszcze białe atakują, zaraz dostaniemy mata, ale uwaga, absolutnie matów żadnych nie ma przy tak silnym gońcu czarnopolowym. To jest skarb. Ding bardzo dobrze ocenił sytuację, stwierdzając, że goniec jest tutaj bardzo mocną figurą, ale też zwróćmy uwagę, że jest pionek więcej, a jak sobie policzymy pionki na skrzydle królewskim, no to można powiedzieć, że dwa pionki więcej po stronie czarnych. Jeżeli te piony zaczną tam awansować, to będzie bardzo, bardzo niebezpiecznie. No cóż, po wieża H4 Ding zagrywa znowu najlepiej w pozycji. Wieża D8, kompletnie, zobaczcie, olewa pionka. Aczkolwiek no nie można teraz zbić pionka na H7 z uwagi na prostą taktykę. Wieża bije D3 i tam tracimy materiał. Więc goniec zagrał na E4. Ding to wymienił. Co ciekawe, mając jakość mniej, czarne wymieniają figury. Ale to jest wszystko dobrze zaplanowane. To jest troszeczkę uproszczenie pozycji. Zobaczcie, wieża zbiła, wieża D5 z obroną. Ale ten ruch też ma na celu wstawienie na przykład hetmana na D6 i te ciężkie figury mogą robić tutaj niezłą zadymę na szachownicy. Pamiętajmy też, że po takim ruchu C4 zawsze jest wtrącenie goniec D4 z szachem, więc tutaj czarne nie tracą figury. Wieża wróciła na H4, hetman D6, właśnie w tej sytuacji zobaczcie, że silniczek troszeczkę lubi czarne. Jeżeli czarne mają jakość mniej, a silnik wskazuje na takie minus 0,5, to coś jest na rzeczy. To znaczy, że białe tutaj nie są komfortowo ustawione. Białe nie mogą spokojnie w tej pozycji sobie grać. To znaczy, trzeba na pewno uważać. Ale Nepo bardzo odważnie i szybko sobie tutaj poczyna. Zagrał hetmanem na E3. Jeżeli byśmy zbili wieżą na H7, to jest już praktycznie przegrana, ale też trzeba wiedzieć dlaczego. Bardzo ciekawy ruch teraz mógł nastąpić, wieża D1. Zobaczcie, że mimo wszystko czarne chcą wymieniać figury. No, jeżeli będzie wymiana, no to będzie koniec partii. No, w zasadzie to już jest koniec partii, nawet po król F1, co się może narzucać.
No tutaj nie wybijemy, dlatego że król już troszeczkę się, powiedzmy, obroni, ale po hetman d2 jest bardzo ciężko, dlatego że trzeba wymienić król f2 i po hetman d2 król, powiedzmy, f1 jest goniec, bije na c3. Goniec nie dość, że tutaj broni wszystkiego, to jeszcze z takim spokojem mógłby zbić pionka, grożąc po prostu matem. Więc ta pozycja byłaby kompletnie, kompletnie wygrana czarnymi. Więc no cóż, Nepo no, tak nie zagrał. Zagrał hetmanem na e3. W tej sytuacji nastąpiło h5. g3 ze strony Nepo. Nepo też dobrze gra w tym momencie, najlepsze posunięcia, ale jednak silniczek troszeczkę lubi czarne, minimalnie. Goniec zagrywa na f6, to też standardowe posunięcie, zawsze ten goniec może odstraszyć. Wieża na c4. No i teraz Ding zagrywa posunięcie dosyć ryzykowne. Tutaj zwróćmy uwagę też na czas, jest tego czasu trochę mało i ruch h4. Z jednej strony jest to ryzykowne posunięcie, z drugiej strony bardzo zrozumiałe, bo czarne chcą tutaj rozbić strukturę pionków i jakoś tam spróbować się dorwać do króla, choć to nie jest takie proste. Nepo, można powiedzieć, w mgnieniu oka praktycznie zbił tego pionka. Kiedyś, za dawnych czasów, jak nie, jeszcze silniki tutaj nie wiodły prymu w szachach, to takie bicie pionkiem i zdwojenie pionków na linii H, czy tam na linii A, było takim teoretycznie błędem, a takie ruchy były fantastyczne, żeby zepsuć strukturę. W dzisiejszych czasach silniki bardzo często podpowiadają, że takie bicia są po prostu dobre, bo to jest wzięcie pionka i tyle. Co z tego? Biorę pionka i już. Jak tego czarne nie wykorzystają, no to będzie ciężko. W tej sytuacji Ding, moi drodzy, no niestety się myli. Zagrywa wieża D2, ale uwaga, nie jest to posunięcie jakieś jeszcze strasznie błędne, że już czarne przegrywają. Lecz w tej sytuacji można by było spróbować inaczej, troszeczkę zagrać. Na przykład goniec e5, spróbą zbicia pionka. Tutaj na przykład po hetman f2, tak żeby cały czas strzelać pionka, bronić. Na przykład wieża d2, wieża e2, jakieś szachy mogłyby nastąpić. Powtórzenie posunięć, jakaś wieża d3, jeżeli czarne by chciały próbować wygrywać te pozycje. To nie jest też jakieś takie super oczywiste i proste, ale no na pewno lepsze niż to, co zagrał Ding w partii, moi drodzy. No cóż, czas tutaj go gonił, zagrał wieża d2, na co białe zagrały wieżą na e2, no i w tym momencie, moi drodzy, z wielkim bólem serca, bo kibicuję Dingowi mocno, bo rozegrał tutaj fantastyczną partię, popełnił teraz niestety decydujący błąd. Wieża na d3. No jest to decydujący błąd, już powiem dlaczego za moment, ale co należało zagrać? Wieża d1, po król d2, trzeba byłoby się przyznać do błędu, wrócić wieżą, pilnować pionka i przykładowo wieża f2, tutaj trzeba też uważać na wieżę f4 z bardzo groźnym atakiem, więc taki goniec d8 byłby bardzo ładnym ruchem, goniec tutaj i z tej strony, i z tej strony sobie świetnie działa i schodzi z ataku i na przykład wieża g4, król g7, to można byłoby jeszcze spokojnie sobie grać. Oczywiście białe troszeczkę są, tak można powiedzieć, bezpiecznie już ustawione, ale nadal można byłoby spokojnie kontynuować te pozycje. Niestety Ding zagrywa wieża d3. Ruch słaby, który no, nie daje nic, dlatego że białe po prostu biorą pionka na c5. Pionek wzięty, żadnych opcji matowych. Wieża dała szacha, król g2. No i oczywiście ta wymiana jest prosta dla białych. Po hetman d3 wieża zagrała na f2. Zwróćmy uwagę, że nie ma żadnych ataków. Bardzo ciężko to zrobić. Poza tym jakiś hetman b1 to jest nawet bicie. Tutaj hetman broni na g1. Nie ma opcji, żeby białe były tutaj zagrożone. Król zagrał na g7 i wieża z scena f4. Zwróćmy uwagę też, ile Ding miał czasu. Musiał bardzo szybko podjąć decyzję. Tu niestety dla Dinga Nepo lepiej troszeczkę gospodarował tym czasem i szybko to wykorzystał. No i moi drodzy, po tym posunięciu tak naprawdę ta partia się skończyła, białe wygrały te partie, ale muszę przyznać, że bardzo szczęśliwie, lecz już zwycięzców nie ma co oceniać. W meczu mamy 4-3 dla Nepo. Liczę oczywiście na kolejną rezultatywną partię.
pomiędzy tymi zawodnikami. No i widać, że białe tutaj często wygrywają właśnie w tym meczu. No i cóż, moi drodzy, to na przykład po wybiciu, jest wybicie król H6, bierze A7. No partia jest gładziutko wygrana białymi, bez żadnego ryzyka. No cóż, poszło inaczej, ale partia dla kibiców uważam kapitalna. Tu muszę bardzo zawodnikom podziękować, chociaż oni walczą o no, najwyższy tytuł w swojej karierze, o Mistrzostwo Świata, jakby nie było. No cóż, dziękuję Wam bardzo i tyle. Pozdrawiam, cześć.